Świadectwo nawrócenia Charlesa Haddona Spurgeona. W śnieżny, styczniowy poranek 1856 roku 15-letni Charles Haddon Spurgeon wszedł do małej kaplicy metodystów w swoim rodzinnym mieście w Anglii i wysłuchał poselstwa głoszonego na podstawie księgi Izajasza 45:22. Słowa „Spójrzcie na mnie, a będziecie zbawieni” były środkiem jego nawrócenia do Chrystusa. Nawrócenie Spurgeona opisał on własnymi słowami: „Czasami myślę, że mógłbym być teraz pogrążony w ciemności i rozpaczy, gdyby nie dobroć Boga, który pewnego niedzielnego poranka zesłał burzę śnieżną, kiedy szedłem do miejsca zgromadzeń”. Kiedy nie mogłem iść dalej, skręciłem w ulicę i doszedłem do małej kaplicy prymitywnych metodystów. W kaplicy tej mogło być kilkanaście lub 15 osób. Kaznodzieja nie przyszedł tego ranka. Przypuszczam, że padał śnieg. Biedny człowiek, szewc, krawiec lub coś w tym rodzaju wszedł na ambonę, aby wygłosić kazanie. Był zmuszony trzymać się swojego tekstu z tego prostego powodu, że nie miał nic innego do powiedzenia. Tekst brzmiał: „Spójrzcie na mnie, a będziecie zbawieni aż po krańce ziemi”. Nawet nie wymówił tych słów poprawnie, ale to nie miało znaczenia. Pomyślałem, że w tekście jest dla mnie przebłysk nadziei. Zaczął w ten sposób: „Moi drodzy przyjaciele, to naprawdę bardzo prosty tekst. Mówi on: spójrzcie. Nie wymaga to wielkiego wysiłku. To nie jest podnoszenie nogi czy palca. To jest po prostu spójrz. Cóż, człowiek nie musi iść do koledżu, aby nauczyć się patrzeć. Możesz być największym głupcem, a mimo to możesz patrzeć. Możesz patrzeć. Możesz być największym głupcem, a mimo to możesz patrzeć. Człowiek nie musi być wart tysięcy rocznie, aby patrzeć. Każdy może patrzeć. Dziecko może patrzeć. Ale to jest to, co mówi tekst. Następnie mówi: spójrzcie na mnie. Tak, powiedział w szerokim Essex. Wielu z was patrzy na siebie. Nie ma sensu patrzeć tam. Nigdy nie znajdziecie w sobie pocieszenia. Następnie dobry człowiek kontynuował swój tekst w ten sposób: spójrzcie na mnie. Pocę się wielkimi kroplami krwi. Spójrzcie na mnie. Wiszę na krzyżu. Spójrzcie. Jestem umarły i pogrzebany. Patrzcie na mnie. Zmartwychwstałem. Patrzcie na mnie. Wstąpiłem. Siedzę po prawicy Ojca. O, patrzcie na mnie. Patrzcie na mnie. Kiedy osiągnął mniej więcej tę długość i zdołał wyśpiewać 10 minut, był już u kresu sił. Potem spojrzał na mnie pod galerią i śmiem twierdzić, że przy tak niewielu obecnych wiedział, że jestem nieznajomym. Następnie powiedział: młody człowieku, wyglądasz bardzo nędznie. Cóż, wyglądałem, ale wcześniej nie byłem przyzwyczajony do uwag na temat mojego wyglądu z ambony. Był to jednak mocny cios. Kontynuował: i zawsze będziesz nieszczęśliwy w nieszczęśliwym życiu i nieszczęśliwy w śmierci, jeśli nie będziesz posłuszny mojemu tekstowi. Ale jeśli będziesz posłuszny teraz, w tej chwili, będziesz zbawiony. Wtedy krzyknął, jak tylko prymitywny metodysta potrafi: młody człowieku, spójrz na Jezusa Chrystusa. Tam i wtedy chmura zniknęła, ciemność się rozwiała i w tym momencie ujrzałem słońce.
Mogłem wstać tego ranka i śpiewać z najbardziej entuzjastycznymi z nich o drogocennej krwi Chrystusa. Tak swoje nawrócenie opisywał Charles Haddon Spurgeon.